Dzisiaj troszkę na temat mediów społecznościowych. Być może nie wyglądam z racji wieku, ale jestem olbrzymim fanem sprzedaży przez media społecznościowe. Nawet w tym tygodniu mam dwie takie sytuacje, gdzie prospekci w tej chwili już kwalifikowani do zakupu, czyli tacy, którzy mają temat, w którym mogę im pomóc, mają na to środki i chcemy razem działać. Dwaj prospekci zgłosili się do mnie właśnie ze względu na moją treść w mediach społecznościowych. Jeden z prospektów poprosił o rozwinięcie jednego z tematów z LinkedIn, a druga osoba gdzieś mnie znalazła na YouTubie i najwyraźniej, z czego się bardzo cieszę, spodobały się treści, które przekazuję w tych krótkich filmikach. Także jestem olbrzymim fanem sprzedaży przez media społecznościowe. Chciałbym nas tylko uczulić, że w sprzedaży praktycznie nic nie zastępuje wszystkiego innego. Nie ma jednego takiego elementu i nie są nim również media społecznościowe, który by zastępował wszystkie inne sposoby. A zatem tak długo jak ludzie będą funkcjonować w internecie, w telefonach, media społecznościowe będą bardzo fajnym rozwiązaniem, ale pamiętaj, żeby dołożyć do tego albo w ogóle nie rezygnować, tylko jeszcze wzmocnić te może bardziej tradycyjne kanały, jakimi są kontakty z poleceń, kontakty z ciepłymi klientami, kontakty z zupełnie zimnymi klientami, telefony, maile, twoja obecność networkingowa w twojej grupie docelowej, tworzenie list ludzi, którzy mogą tobie pomóc i przesyłanie ich do ludzi, którzy ciebie znają, mogą ciebie polecić. Także to nie jest albo-albo. W sprzedaży wszystko jest, moim zdaniem, zawsze zarówno jak i. Działaj w mediach społecznościowych, ale pamiętaj, że na tym świat się nie zaczyna ani nie kończy. Wszystkiego dobrego, to były moje 2 minuty. Miejcie świetny dzień. Do usłyszenia i do zobaczenia.